Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moonstone Island, moi drodzy. Mamy tutaj sytuację, że dosyć sporo tutaj jest koleżków, a ja chciałbym zgarnąć tę mapę. Jednakże, żeby móc ją zgarnąć, potrzebujemy czegoś się tutaj pozbyć. I myślę, że zrobimy tak. Weźmy tutaj nasz medalion. Polećmy tu do góry, żeby nikt nas tu nie widział. Dobra, wejdźmy szybko do medalionu. Na całe szczęście w miarę szybko tutaj idzie to zrobić. I tak, jaki my mamy tutaj, żeby ulepszyć kartę? Okej, okay. To myślę, że naszego Fluffoxikowi ulepszymy ci kartę, mój drogi. 10 obrażeń, 2 armoru, 7, 7, 7. Drop the top two cards from your deck and reduce their energy cost to zero. Okej, okay. Blind Blow na plusie będzie znacznie lepszym rozwiązaniem, bo to dwie karty za zero jeszcze, więc super opcja. Dobra, i teraz tak, szybciutko, szybciutko uciekamy. Dziękuję. No szlak by to. Ale dobra, dwa razy Dusty. Albo możemy zrobić po prostu, aha, I couldn't get away. Spoko. Szczerze chcę spróbować parę razy tak uciec, bo nie chcę mi się z nimi tutaj bawić. Spoko, super, 50% szans, cudownie. Działa pięknie. Aha. Dajcie mi nawiać, no. I czemu oni wiecznie mojego Dastusia biją? No, dziękuję. Dobra, do widzenia Państwu. Weźmy sobie tutaj Axa. Axa Direct. I pokopmy trochę, poróbmy trochę tutaj, ogarnijmy nieco. Generalnie spoko, bo poprzednio mieliśmy noc i teraz tak naprawdę zresetował nam się trochę dzień. Bo teraz jesteśmy ala tacy przyspani, więc teoretycznie okej, bo tak naprawdę możemy lecieć gdzieś dalej w związku z tym. Nie musimy wracać się specjalnie do domu, chociaż przydałoby się chyba i tak wrócić, bo mamy strasznie mało rzeczy. Znaczy strasznie mało miejsca. Rzeczy mamy właśnie bardzo dużo, no to wychodzi. Jak raz. Więc dobra. Więc się jednak wrócimy, moi drodzy. Gorzej tylko, że potem nie będę mógł się tak łatwo wrócić. Więc cóż, dobra. Generalnie tak. Chcę, moi drodzy, ogarnąć nam też lepsze w końcu jakieś rzeczy nasze. Have you visited? It restores your energy. I cannot explain it. It is wonderful. Okej, sklepik. Czy masz tutaj przepis dla nas kolejny? Inventory is full. Remove items to free. Okej, nie mam pojęcia, dlaczego potrzebujemy tak bawić się, ale okej. Dobra. W takim razie polećmy najpierw ogarnąć się tutaj z tym, chociaż możemy pójść najpierw do tego jednej innej osoby. Mother! Hello, sweetheart. It's been almost an entire season that you have been gone. How is island life? Is your spirit thriving? Just to update you, we have booked a little city break in a week. We're going to take pottery classes. The house is so quiet without you here. We miss you. Okej. Dobra. Mój kolego tutaj, Ruanie. Pogadajmy sobie z tobą na sam początek. I teraz tak, shop. Aha, nie mogę ci sprzedać. No dobra, w takim razie say goodbye. Chciałem ci sprzedać nasze tutaj dobra, ale widzę, że chyba muszę to zrobić tutaj. Czemu nie mogę wejść tutaj? Kochana, Ferra. I don't suppose you are growing any fireflowers, are you? I've run out myself and the next delivery won't be for days. I use them to temper steel. So if you have any spares, let me know. Sprzedajmy ci, moja droga, tutaj to. O kurde, znacznie lepiej jest tutaj sprzedawać, bo znacznie szybciej. I buy ore and ingots at 100%, 150% price. Okej, całkiem spoko. Sklep, co tutaj masz w sklepie dla nas? Możemy sobie zwiększyć, ulepszyć nasze rzeczy. Cieszy mnie to bardzo. Watering can jest bez sensu dla nas do zwiększania. Ale okej, dobra. Zwiększył sobie nasz aks i teraz zobaczmy. Free iron ingot. A ile mamy? Zaraz zobaczymy. Brakuje nam jednego. Okej, ale możemy za to coś jeszcze innego ulepszyć sobie. Reinforced hammer.
takes fewer swings to destroy rocks. Właśnie, cutting has a bigger radius for cutting down grass and crops. Digs two holes in a line. You can toggle between hole patterns. Waters two. Okej, myślę, że weźmy sobie jeszcze tutaj ten młotek od razu. Myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Pogadajmy trochę z tobą. Zażartowaliśmy, poczatujmy, nie poszło, okej. Szczerze, czy chcemy pójść z nią na jakąś randkę? Zobaczmy. Tuesday Spring 16. Where would you like to go on a date? Villager's Home, Hot Spring Tavern, Beach. Ha, no way, I swear, I was just about to ask you out. Well, I guess that works out perfectly then. Let's do... Okej, o 20... We wtorek. Tak, we wtorek. Give gift. Dajmy ci prezent, moja droga. Dajmy tutaj ci cattaila. I'll need, thanks. No i polećmy. Czyli mamy randkę umówioną, moi drodzy. Od godziny 20 na plaży. Musimy o tym koniecznie pamiętać, bo będzie dupa. Bo będzie inaczej dupa. Dobra. Chcę tutaj tak. Opens at 12 tomorrow. Aha, aha, dobrze. Dziękuję. Fajnie wiedzieć. Żegnam. Dobra. Lećmy do Zeda, bo u niego nie byliśmy jakiś czas. Może od razu nam tutaj powie nam o jakieś informacje. Może dostaniemy od razu hajs za to, że parę tam spirytów nowych jakieś poznajdowaliśmy. The spirits out there tend to gather in places that match their elemental type. But be careful, okay? There are islands out there with dangerous poison swamps and lava. I heard there are some islands with never-ending electrical storms. Please stay safe. Dobra, proszę bardzo. Thank you, I will analyze the data, okej. Okay. Pogadajmy sobie z tobą. O, jak cudownie. Sell spirit resource, ale nie mamy żadnych. Możemy dać ci prezent, damy ci ponownie też cattaila. No i cóż, lecimy w takim razie do domu. Znaczy do domu, no gdzieś po prostu lecimy. Czy do domu, nie jestem jeszcze pewien dokładnie. Ale super, że mamy już tutaj reinforce ten. Tak, to jest miastowe, ale tutaj już chyba nie są miastowe rzeczy. Tak, tutaj już te mogę? Tych też nie mogę, okej. Okay. A tutaj te? Te już mogę, okej. Okay. O kurczę, faktycznie znacznie szybciej. Faktycznie czuć różnicę, że jest troszkę szybciej. Może jakoś nie jakoś z zawrotnym mega tempem, ale zawsze jednak to jest coś. Pam, pam. I zawsze to jest jakaś zaoszczędzona też energia, więc o tyle dobrze. Będę chciał na pewno też ogarnąć nam, żebyśmy mogli w końcu znaleźć też kolejną kopalnię. W sumie może pokopmy bardziej też kamyki. Bo może tutaj też się okaże, że tutaj też gdzieś mamy jakąś kopalnię. Haha! Cudownie. Cieszy mnie ten fakt bardzo. Dzień dobry, witamy. Pora na kopańsko w takim wypadku. Nie wiem, po co kopię takie malutkie kamyczki, ale wiecie, zawsze to jednak coś. O, jeszcze od razu mi się zniszczy następny kamień, ale super. Całkiem sporo tutaj tego widzę i widzę, że jest inny pattern jaskini, co mnie bardzo cieszy. Okej, okay, już się nam koleżka tutaj męczy nasz. Ale nie ma tego złego, spokojnie, już tutaj ogarniamy. Trzy skrzynki tutaj gdzieś na nas czekają, okej. Okay. Myślę, że tutaj zdecydowanie kamienie nadal bym chciał, żeby ulepszyć tutaj nasz sobie młotek. Bo szczerze to nie jest jakoś nie wiadomo jak bardzo dobre, mocne uderzenia. Myślę, że chciałbym znacznie szybciej móc to robić. Dobra, zaraz się tutaj przekopiemy. Okej, okay. Czy tutaj coś może już widać, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo jeszcze. No nie za bardzo jeszcze, okej, okay, dobra. Cały czas będziemy kopać tak, żebyśmy dostawali sobie jakieś surowce fajne.
Proszę bardzo. Znów się namęczysz, kolego? Nieładnie, tak. Dosyć szybko, kurczę, on się dokomęczy, to ja muszę przyznać. Super, kolejny kamulec. Trochę tego nazbieramy i cieszy mnie to bardzo, bo się nam to przyda. O Jezu, aż dwa mi się zepsuły. Tam widzę pierwszą już skrzynkę, cieszy mnie to bardzo. Mam... Tylko kwestia jest taka też, że w sumie nie pomyślałem o tym, że kurczę, potrzebujemy mieć miejsce na te rzeczy ze skrzynek. Więc miejmy nadzieję, że dostaniemy coś, co już mamy. W jaki sposób nam to ułatwi. Ciekaw jestem, czy jest też możliwość w grze zwiększenia naszego ekwipunku. Tak, inventory full, ok. Dobra, a, Red Rock, dostaliśmy kolejny ten. Czy coś mogę tutaj? Flag Seeds, feed the wild spirits during battle to tame them. A to są te. To do widzenia. Yes. Do widzenia, nie potrzebujemy takich nasionek. Aż tak bardzo, damy sobie na spokojnie radę bez nich. Okej, okay, świetnie. Super, że jeszcze tutaj mi od razu też to zniszczyło. Zaraz kamienie nie będziemy mogli zbierać, bo tyle już go mamy. Albo tutaj rozwalmy ten, tu może się rozwalam od razu dwa następne. O matko, super. Mamy 21.50 w ogóle już, więc całkiem ten czas leci. Okej, okay, czy mi się wydaje? Zobaczmy. Nie, to tak po prostu się tutaj zbiera akurat mi, okej. Okay. Myślałem, że już w jakiś sposób mamy dużo tego irona, że aż tyle nam poszło. Okej, okay, dobra. Jak się tutaj ma sytuacja? Mamy Oakena! Ciebie, kolego, potrzebujemy złapać dla Paola i mamy Gemlina jeszcze, okej. Okay. Chciałbym tutaj najpierw ciebie złapać, kolego. Nasza tura. Chcę najpierw zacząć od karmienia ciebie, kolego. O kurczę. Keep, oczywiście, zatrzymujemy ciebie. Pięknie, od razu dostali ten, inventory is full. Okej, okay, dobra, tu mi pokazuje faktycznie informację, że nasz ekwipunek jest pełen. I jeszcze Gemlina bym chciał złapać, bo Gemliny... Gemlin jest też spoko opcją dla nas. Nakarmy ciebie. Tutaj tak, proszę bardzo. I jeszcze raz muszę ciebie nakarmić, okej. Okay. Raczej da radę. O ty kurde, będę mała. Keep. Proszę bardzo, do Spirit Barnu poleciał. Pięknie. Okej, okay, czyli mamy tutaj dwóch kolegów już następnych. Czy mogę tutaj jakoś sobie przejść pomiędzy tym? Nie za bardzo. Więc zjedzmy sobie z tą fruta jeszcze. Dobra, spoko, spoko. To jest całkiem, kurczę, spora jaskinia, muszę przyznać. Spodziewałem się, że będzie mniejsza trochę. Kolejny Gemlin, ale nie potrzebujemy ciebie, kolego. Chciałem jeszcze na jakąś skrzynkę się tu być może załapać, ale kurczę, nie idzie z tego, co widzę. Jak ja się nawet przedostałem, kurczę, wcześniej. Dobra. Jeszcze w tę stronę mieliśmy jakieś przejście i tutaj też pewnie jest jakaś skrzynka tam dalej, ale pora stąd wychodzić. Bo nie mamy niestety za bardzo na to czasu, żeby tutaj też tak latać. A jeszcze tutaj sobie wrócimy na spokojnie. Tak więc proszę bardzo do wyjścia. Teraz lecimy w tę stronę. Całkiem spoko, że tutaj dosłownie obok nas już mamy jakąś ten. Czy to jest Moonstone? Moonstone! O kurczę, ale naprawdę leciutko on się świeci. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że złapaliśmy sobie Moonstone'a. Cieszy mnie to bardzo. Chcę zobaczyć, ile tutaj mamy już tych. Okej. Okay. A, z stale mogę zrobić tylko ten.
I should get to the bed. Ok, spokojnie, już zaraz pójdziesz. Zróbmy tak. Wystartuj. Wystartuj. Start i... I proszę bardzo, start. Dobra, ogarnijmy rzeczy na sprzedaż. Proszę bardzo, będą sprzedane. A resztę sobie musimy pochować gdzieś po prostu. Ale to, co mogę jeszcze zrobić, to przede wszystkim... możemy zrobić następne te. I to i nawet idealnie, zobaczcie. Tyle nam się udało zużyć drewienka jeszcze tych. Więc od razu je tutaj postawmy. Inwentory nasze tutaj tak. Dobra, i teraz jeszcze tutaj weźmiemy to sobie. Dobra, macie jedzonko, wszyscy macie jedzonko, ok. Dobra, muszę lecieć do łóżka, muszę lecieć do łóżka. Uaaa! Szybciutko, szybciutko. Nie, Boże, tak, dobra. Uff, jest w porządku. Ok, foraging i social mamy. Luminous, ok. Intimidating presence, link to the grass. Crows drop coins when cut down. Scallywag to catch a treasure chest. More likely to catch silver quality fish. Ok. Ok, to jest całkiem spoko. Moonstone mined chest have plus 5 of dropping moonstone. Moonstone answered. Dobra. Nie chcę za bardzo, ale wyjątkowo przez to, co jest dalej, to myślę, że będę chciał pójść w to. I co tu mamy? Great listener. Gain relationship points 5% faster. Ok, czyli tu możemy wziąć tylko jedno z tych. Increase chances of successfully chatting by 10%. Can talk to villagers one extra time per day. Generous. Can give one additional gift. Increase chance of successfully joking by 10%. I tutaj też przez 10. Missing dates doesn't reduce friendship. Ok. Myślę, że fast talkera bym wolał wziąć. A tutaj jeszcze, Boże Święty. 10% chance to wake up with extra stamina. Waking up 1 hour early. Okej, okay, to jest dobre. Bright and early. Smell the coffee. To wake up. Okej, okay, to jest całkiem spoko też opcje. Ale to na spokojnie będziemy sobie rozwijać jeszcze później. Save and go to sleep. Jak najbardziej. I teraz tak, skrzyneczko moja kochana. Chcę do ciebie zrzucić tutaj te wszystkie potki. Bo szczerze nie czuję... A, to sobie zostawiamy. Bo szczerze nie czuję, żeby one były nam jakoś nie wiadomo jak bardzo tutaj potrzebne. W sensie tutaj ta na przykład. Regain stamina from poison hazard for one day. To jest akurat spoko. Ale mamy tutaj jeszcze electric hazards for one day. Tutaj też dostajemy. A tutaj mieliśmy, że resistance to damage from electric hazards. Więc zróbmy tak, połóżmy to sobie ten. Remove all the heralds from a spirit. To nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Of two crops. Stamina, witalność, speed, tame. To jedno moglibyśmy teoretycznie sobie zostawić, ale... Ale nie ma potrzeby. Walking speed... To sobie dajmy tutaj. From Spirit, to sobie też damy na tę stronę, ok. Czy coś więcej chcesz w sumie zostawić? Myślę, że te generalnie wszystkie te rzeczy chciałbym zostawić w jakiejś innej skrzynce. Mamy... Jesus, ile mamy treasure map w ogóle? Zobaczcie w ogóle, że ogarnięta kosztowała chyba 5, a nieogarnięta kosztuje aż tyle. Zobaczmy. Tak, ta nawet kosztuje 1, ok. To jest zdecydowana różnica. Masę tego, mamy masę węgla, więc ten węgiel będę chciał chyba zrzucić sobie, moi drodzy, do wszystkich tych piecy, bo nie mamy potrzeby się z nim w sumie nosić tak naprawdę. Ja chcę jeden Spirit Nest tutaj ogarnąć. On jest strasznie tani, ten Spirit Nest. Okej. Dobra. Dobra, zbieramy tutaj ciebie. Dobra, bawimy się.
Napierdzielańsko. Śmiało, śmiało, śmiało. Dawaj! Tak, tylko 100 mogę tutaj wrzucić. OK. Wystartuj. Nie mogę tego tak wrzucić. To jest badziew tylko, że nie mogę tego tak fajnie wrzucić od razu. Ach! Napierdzielanie spacją, cudowne. Dobra, proszę bardzo. I teraz tak. Czy ja mam coś do posadzenia? Mamy tutaj ten ladder plant. Chcę go tutaj sobie zostawić. Chciałbym, moi drodzy, zrobić sobie skrzynkę. Ale potrzebujemy troszeczkę więcej drewienka, więc ogarnijmy sobie troszeczkę więcej drewienka. Chodźmy tutaj po jakieś drzewko dowolne. Tutaj to jedno, tutaj to jedno. Żeby, wiecie, też nie za dużo ich tutaj ucinać, bo chciałbym, żeby one tutaj jednak nam stały. To jedno też możemy... Ciekaw jestem tylko właśnie, czy w grze my możemy tutaj jako tako cokolwiek sobie robić z tymi drzewkami, czy możemy jakkolwiek w ogóle tutaj dorzucać do gry. Dobra, chcę jedną skrzynkę postawić, moi drodzy, o... tutaj. Okej, okay, chcę tutaj, moi drodzy, zrzucić sobie wszystkie jakieś nasionka, które mamy. Mogłem tak po prostu zrobić, okej. Okay. Oraz zrzucić sobie wszystkie jakieś roślinki mniej typowe, których za bardzo nie mamy dostępnych. Proszę bardzo, tutaj to. Okej. Okay. Dobra, rozdzielone tutaj fajnie, okej. Okay. To zostawiamy, to zostawiamy. Lily pada dajemy sobie tutaj. I myślę, że zrobiłbym sobie jeszcze jedną skrzynkę, o ile jeszcze mnie tutaj jest stać. Nie, brakuje mi jeszcze paru drewienek, okej. Okay. Już sobie zetniemy coś tu jeszcze. Dalej, dalej, dajcie mi tutaj jakieś drzewko. Tutaj jest masa drzewek na dole. No, a, Q, no tak. My się zastanawiam, o co to chodzi, dlaczego nie mogę, a tu po prostu musimy ten... wziąć przede wszystkim to, co... to. Dobra. 20 mamy mieć spotkanie z tą naszą dziewczynką. Więc myślę, że będę chciał to ogarnąć. I teraz tak. Skrzyneczka. A tą skrzynkę, moi drodzy... Czy ja je mogę jakoś farbować? Na przykład nie bardzo chyba, co? Chciałbym, moi drodzy, przeświadczyć na surowce dla nas, żebyśmy tutaj sobie mogli zrzucać surowce. Bo w którymś momencie na pewno będziemy ich trochę mieli więcej. Tutaj sobie niech to wszystko widnieje ładnie, może być tak śmiało. Chociaż, kurczę, te mapy by się przydało bardziej, może tutaj pokazać też mi. Chociaż nie, dobra, to zostanie, to zostanie. A bardziej weźmiemy sobie tutaj właśnie mapy. Bo chcemy wiedzieć, gdzie tutaj chodzić po tym. Okej, okay, tej mapy nie widzieliśmy. To wiemy, tę wyspę wiemy, gdzie leży. To nie wiemy, gdzie leży. I tutaj też jest kolejna wyspa tego typu. Okej, okay. Dobra, to bym sobie zamienił tutaj was miejscami. O, teraz będziemy mieli ładnie to ułożone raczej. I chodźmy tutaj do spirytków. Zobaczmy, czy... Open. A nie, bo Boże, myślę, to mapę możemy otwierać, okej. Okay. Możemy tutaj mapę otwierać, ja myślałem, że mogę otworzyć to. Proszę bardzo. Proszę bardzo i teraz tak, jeszcze tutaj. Inwentory, proszę bardzo, dajmy tutaj wam kwiatuszki. Żebyście, moi drodzy, tutaj mieli. Mamy Gemlina i szczerze powiedziawszy, myślę, że... Follow me to another stall, view cards and stats. On ma bardzo podobne karty, ale przede wszystkim talent ma fajny. At the start of each turn, draw an additional attack card. Także zawsze będziemy mieli tę dodatkową kartę.
I myślę, że Dusty odpadasz. Jamie has been added to your medallion. Okej. Okay. Wybacz, Dusty. Niestety trochę tutaj zostaniesz, bo wydaje mi się, że no Jemlin będzie nam się tutaj ładniej sprawował, więc wszyscy, którzy teraz chcą mnie bić za to, że wyrzuciłem Dusty'ego, śmiało. I tak, generalnie Paolo może dostać sobie nowego tego. Did you see that weird light in the distance last night? I spent so long staring at it, that it burned into my eyes. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia, Quill, co ty robisz ze swoim życiem, ale w porządku. Możemy ci dać prezencik, masz kwiatucha. Thanks. I goodbye. Bye. Bye. Dobra, czy my coś chcemy jeszcze tutaj robić w sumie? Myślę, że nie. Myślę, że to, co możemy się skupić na ten, na czym możemy się skupić, to możemy pójść dalej do tej kopalni. Możemy pójść sobie dalej do tej kopalni, żebyśmy sobie ogarniali dalej więcej kolejnych rzeczy, więcej surowców, żebyśmy mieli i mogli sobie tamte skrzynki też ogarnąć. I Paolo musimy zgarnąć. Musimy Paolo zgarnąć, żebyśmy mogli mu dać Oa Kena. Co prawda chciałbym go sobie zachować, tego Kena. To może być coś fajnego, ale niestety będzie trzeba się z nim pożegnać. Powiem wam, że to, co mnie boli chyba w tej grze troszeczkę, to to, że niestety wszystkie z tego, co widzę, potworki mają podobne karty. Mają podobne do siebie karty. W zależności od tego, z jakiego są regionu, to trochę się tylko różnią. Więc będę chciał to jeszcze sprawdzić na pewno. Ale są powtarzalne trochę te karty. Są troszkę powtarzalne te karty. Nieco. Dobra. Czy tutaj mi coś wróciło? Nie. Zobaczcie. Dalej jest tak samo zniszczone, jak było. Okej. Okay, dobra. Proszę bardzo. Czy gdzieś tutaj mamy jeszcze jakieś surowce? Tutaj na pewno mamy was, więc proszę bardzo. Zbieramy śmiało, potrzebujemy was nieco tutaj surowców. Chociaż mógłbym sobie zrobić ten reinforce teraz. To wiecie co? Skoczymy do miasta. O, tak będzie chyba najlepiej. Skoczymy sobie do miasta. Skoczymy sobie do miasta na szybciutko, tutaj już szybko idzie się przedostać, proszę bardzo. Skoczymy sobie do miasta, zgarniemy Paolo i zgarniemy ten. Mogłem tak na początku zrobić, pomyśleć o tym, że przecież możemy się ulepszyć, kurczę. Przecież, że możemy się ulepszyć. Dobra, Paolo. Witaj, mój drogi. Lina tells me that scythe of yours can be used to harvest seeds. What a useful little tool. Perhaps I shall make myself one. Give spirit. A takie buty, okej. Dobra, weźmy crafting recipe. Laundry basket, okej. Pogadajmy z tobą, czy ja muszę się wrócić do naszego tego. Cholera jasna. Dobra, w takim razie musimy zgarnąć Oakena ze sobą. No to wychodzi, żebyśmy byli w stanie. Ty, zobaczcie, tutaj jest w ogóle ten serducho. I'm early, we are meeting at... Aha, here at... Okej, okay, dobra. Bardzo fajnie, że mapa mi to zaznacza. Cieszy mnie to niezmiernie, bo to jest jednak, kurczę, dobra sprawa. Dobra, lećmy tu do góry, proszę bardzo, i lećmy tutaj. O Akenie. Mów to medalion. Zamiast Jemlina wyjątkowo, okej. Do Jemlina sobie zaraz na spokojnie weźmiemy. Bo ten koleżka jest nam teraz wyjątkowo potrzebny. Ale to tak tylko wyjątkowo. A i właśnie, jeszcze jest jedna rzecz tutaj na nas też czeka, którą powinniśmy sobie kupić już dawno temu. Mianowicie, moi drodzy, Tobin ma dla nas, moi drodzy, wędkę. Fishing rod, used to catch fish. Big hook, increase fishing target size, makes fishing target move faster. Okej, okay, weźmy sobie te haczyki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprzedać ci nie możemy za bardzo nic, ale możemy z tobą pogadać. Proszę bardzo. I goodbye. Fair weather to ye. Tobin mnie denerwuje, szczerze, ale okej, okay, nieważne.
Dobra. Dzień dobry, Paolo. Przywitaj się ze swoim... Are you getting enough sleep? Przywitaj się ze swoim nowym kolegą. O, oh, wow! 120, ile CRT? Ale wzrosło mu tylko o pół 120, ile będzie trzeba to bawić się z tym wszystkim. I have never seen a spirit so close. He is beautiful. Thank you so much. I love him already. And as a thank you, please take this crafting recipe on the house. Loom! O, proszę. Okej, okay, say goodbye. Bye! Ciekawe, czy będzie z nim chodził, czy będzie widoczny, czy nie. Tego jestem ciekaw. Good afternoon. It's the perfect day for curling up with a book, don't you think? Dlatego jesteś na dworze, dokładnie. Strasznie długo w takim razie będziemy to robić. Wszystkich tutaj ulepszać, ale dobra. Cudownie! Ale dobra, nie mam z tym żadnego problemu. Zawsze ten, zawsze sobie jakoś będziemy z tym radzić. Dobra. Lecimy w takim razie do tej kopalni. I ogarniajmy. Ogarniajmy dalej. Proszę bardzo. Będę musiał sobie jakoś też oznaczyć te kopalnie. Czy na przykład są wykopane, czy coś podobnego. Ciekaw jestem, czy to też się samo może też będzie zaznaczać. Jeśli bym wykopał wszystkie na przykład surowce z niej, wszystkie kamienie, wszystko co w ogóle możemy tutaj dostać, to czy byśmy faktycznie mieli jeszcze dalej wskazane, że coś tutaj jeszcze jest. Dobra, widzę, że tam jeszcze na prawo jest trochę kopru i ironu. Ale skrzynki tutaj żadnej nie ma. To musi być naprawdę duża kopalnia w takim wypadku, myślę, moi drodzy, bo... Kurczę, już długo tutaj jesteśmy i dosyć jest ona rozległa, a jeszcze dwie skrzynki mi pokazuje, że gdzieś tutaj są. Gra mi jeszcze pokazuje, że jeszcze tutaj mamy gdzieś dwie skrzynki. Dobra, proszę bardzo, tutaj was stłamsimy. Muszę pilnować godziny tylko, muszę pilnować godziny. O godzinie 18:30... No może 40. 18:40 będę chciał wyjść z kopalni. Więc baw się tutaj nasz kochany, baw. Okej, w tę stronę widzę też mamy jeszcze jakieś przejście. Dobra, jest skrzynka. I mamy walkę, okej, punchy pot. Jest na poziomie drugim, co prawda, jest strasznie słaby, ale możemy cię nakarmić, kolego. Pięknie, kolejny, keep. Punchy Pot has joined the party. A, właśnie, bo te, on teraz tutaj dołączył do nas, okej. No tak, bo nie mamy tego. Spoko, szczerze spoko. Nautical Fireplace, okej. Oj, mamy kolejną skrzynkę. Subcio. I mamy jeszcze Hopstroła, okej. Nakarmimy od razu Hopstroła. Keep jak najbardziej. A resztę myślę spróbujemy uciukać. Zablokowane, w porządku. Proszę bardzo, za zero możemy sobie tutaj was jeszcze bić jako tako. Nie dużo to prawda, ale... Zawsze coś. Punchy pot już nam nie działa. Plentiful punches, ok. Proszę bardzo, tutaj sobie basza zostawimy na później. W porządku. Punchy pot nam dalej żyje, więc spokojnie. Proszę bardzo. Zadajmy ci parę obrażeń. I nie mamy niestety możliwości. Ok. Jak działa Plentiful Punches? Spawns one uppercut in your head at the start of each turn. Aha! Kurczę, to dobre. To jest, kurczę, dobra sprawa. Lawina, spoko. Fajnie, że zostanie z nami tutaj.
Okej, to Punchy Pot jest całkiem spoko. Bo to jest, kurczę, jednak zawsze jakaś rzecz dla nas tutaj. Dobra, zadajmy przede wszystkim tobie obrażonka, zróbmy tak. Zróbmy tak i mamy od ciebie spokój. Zakończmy turkę. I teraz tak, lawina. I do widzenia. Punchy Pot już tam widzę. Rośnie mu poziom. Szczerze chyba Punchy Pota możemy sobie zostawić w takim wypadku na troszkę dłużej. Mamy dywanik, okej. Okay. Spoko, nie ma już skrzynek w takim razie tutaj w tym lochu. Znaczy w tej kopalni dla nas. Ale nadal są jeszcze surowce oczywiście, więc jak najbardziej chcę tutaj pokopać, póki jeszcze mamy możliwości. Póki jeszcze czas jest ok. Ok, ładnie rozwaliło. A i tutaj mamy hopstroła. Dobra, ale hopstroła nam się udało złapać, czyli w sumie udało nam się zczyścić ładnie już to miejsce. Możemy stąd uciekać. Cieszy mnie to bardzo, idealnie się to wszystko rozłożyło. Lecimy w takim razie, moi drodzy, na randeczkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i ciekaw jestem, czy w związku z tym, że tam pójdziemy, to czy jakoś mocniej nam się... A, Punchy Pot z nami idzie, Jezus Maria, już się zastraszyłem, o co tu chodzi? My date starts in 1 hour, okej, okay. Cieszy mnie też informacja tutaj ta. Twórcy postarali się o to, żeby nam tutaj pokazywało, okej. Okay. Witaj kochana Ferro, it's nice to have new blood like you in town, you know, it spices things up, not to mention widening the dating pool, hehehe. Okej, Ferra też jest naughty, naughty. Oh, neat, thanks. Nie gadaliśmy z tobą? Okej, nie gadaliśmy z tobą. Goodbye. See you around. Okej, dobra. I'm meeting here at... Okej, okay. I szczerze, zróbmy sobie teraz jeszcze jedną rzecz. Weźmy sobie wędkę i zobaczmy, jak ona tutaj nam działa. Hook reel, okej. Okay. O kurde, mol. O rzesz ty, ale genialna gierka. Mamy nową rybkę, okej. Okay. Zenfish, silver, okej. Okay. Dobra, jesteśmy wcześniej. I się zaczyna, okej. Okay. Zobaczmy, na czym tutaj to będzie polegało. Witaj, kochana. I'm so psyched about this date. I know I can be pretty flirty, but I get so shy about actually asking people out. So I'm glad you took the initiative. Especially because you are cute and new, that helps too. I've been looking forward to this all day. What should we do? Hold hands? Skinny dipping? Dig a really big hole? Skinny dipping, może. O kurde, mol. I think it's a bit soon for that. Nie wiem w ogóle, co w ogóle znaczyłem. Skinny dipping? I'm so prude, but I prefer to know someone better first. Let's just go for a walk instead. Okej, okay, czyli w skrócie... Zamiast, I think that could have been better. Genialnie zrobiłem, w sumie to genialnie zrobiłem w takim wypadku. Aj, zobaczcie, zakończyło mi to dzień. Gain relationship points 5% faster. Albo możemy tutaj też home ogarnąć sobie lepiej. Myślę, że Rise and Shine. Myślę, że zróbmy sobie Rise and Shine, żebyśmy mieli dodatkową staminę, że to fajnie nam tutaj pomoże. I dzień się skończył, okej. Okay. Spiryty nic nie sprzedaliśmy, okej. Okay. A spirit has hatched in your barn, okej. Okay. Mamy spirytka, który się nam wykluł. W takim razie możemy go sobie iść ogarnąć. I teraz tak, moje pytanie brzmi. Equip. Fishing lure equipped. Okej, okay, czyli to działa w taki sposób. Czyli jeśli chcemy iść typowo na łowienie rybek, to musimy tutaj ten, increasing fishing target size. Makes fishing target move faster. Dobra, chcę to chyba sobie zostawić mimo to, bo nie czuję się na tyle spoko, żeby sobie z tym chodzić, bo jest to mi raczej niepotrzebne. I mamy w ogóle rybkę jeszcze. Mamy rybkę. Stamina 60. This fish can live for centuries and execute a calming aura. Tak, sprzedajmy tutaj ciebie.
I zobaczmy, co tam ciekawego nam się wykluło. Okej, Fluffox nam się wykluł. W porządku, mamy tutaj parę rzeczy do zebrania. Cieszy mnie to bardzo. Mamy Gemlina. Mów to medalion. Zamiast, chociaż nie. Kurczę, mol. Bo Punchy Pot jest spoko w miarę. Chociaż nie, Gemlin będzie lepszy tak naprawdę, bo daje nam zawsze jakąś kartę. Okej, witaj Gemlinie. Punchy Potku, wybacz. Hopstrow. Możemy wylewelopować Hopstrowa i to parę dobrych razy. Witalność, speed zwiększmy ci. Bash Strength and who goes first in battle. Okej. Ile mamy? Cztery karty, aż możemy mu wybrać. Zróbmy Focus Plus. Perception, a earthquake. Draw one card. Okej. Deal two earth damage and remove one armor from all enemies. Okej, to brzmi jest nawet spoko, ale myślę, że one two weźmiemy. One two jest zwykłe, put one card, to skipniemy. To też skipniemy. Aha. Hopstrow. View cards and stats. Increases chances of successfully fleeing from battle by 10%. Okej, ale nie chcemy się tak bawić raczej. Możemy wylapować tutaj tego. Dobra, i co tu mamy? Co tu mamy dla ciebie? Fancy spin. Rock throw na plusie, okej. Uppercut. Rage na plusie, okej. Refresh. I mamy jeszcze follow up. Discard your hand, then draw that many. Okej, to jest spoko. Draw one card if you draw a skill card. O nie, szczerze, refresh plus jest spoko bardzo. To skipniemy. Czy ten. Bo my generalnie naszego jakiego mamy, to jest chyba gorszy trochę. A ten się wykluł z tego jajka. Okej, to ten jest na piątym. To szczerze, ciebie możemy kolego wypuścić. Yes, żegnaj, Hopstroku. Będziesz nam trochę niepotrzebny, trochę nam będzie zajmował miejsce niepotrzebnie, a nie potrzebujemy tutaj takiej sytuacji. Ten Fluffox mi się podoba fakt, że. Moment, zróbmy mu to medalion. Okej, bo tutaj mamy tego na 10. Ale ten się wydaje mi być troszkę lepszy. Teraz ze względu na to, że dostaliśmy tę kartę do niego. Więc zobaczmy. View cards and stats. Ma Rage, ma Basha. Masz takli sporo. Szczerze, zainwestowanie w nim na tylko Earth Damage mogłoby być całkiem spoko. I pozbycie się takli mogłoby też fajnie działać. One Rage tutaj byśmy chcieli się też z niego pozbyć. Czy ja mam jakieś karty? Nie, nie mam niestety żadnych kart. Okej. Zobaczmy, jakie ty masz tutaj karty. Ty masz bardzo podobne karty. Ty też jesteś ziemnym typem. Okej. Chyba w takim razie ciebie wrócimy tutaj. Ciebie tutaj wrócimy. Szkoda wielka, bo nie mamy niestety tamtego, ale okej. Da też radę. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, bo mam 44 minutę nagrania. Dzisiaj troszeczkę krócej, a na spokojnie sobie skończymy, bo nie chcę tutaj no, jakieś nowej rzeczy wymyślać sobie do roboty. Myślę, że tak jak jest, jest całkiem spoko. Mamy tutaj parę rzeczy tylko do sprzedania, do ogarnięcia, więc proszę bardzo, jeszcze sobie tutaj to zrzućmy. Mamy ponownie jeszcze troszkę. A, najpierw to zbierzmy. Mamy ponownie jeszcze tutaj węgla. Więc jak najbardziej sobie tutaj możemy to wrzucić. I mamy przede wszystkim dużo tutaj ród dla nas, których możemy ogarnąć. Zdecydowanie będę chciał jeszcze pójść jeszcze raz na randkę z Faerą naszą, bo no nie pykło to, jak było widać. A chciałbym, żeby pykło, bo wydaje się być całkiem fajną postacią. Więc no, więc moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam Was serdecznie do komentowania, bo na Waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się podobała randka tutaj, czy możecie mi w sumie powiedzieć, co ja jej tam w ogóle powiedziałem, bo sam nie jestem trochę pewien.
Spodziewam się, że coś raczej kiepskiego, skoro nie pykło. Mam nadzieję, że będzie dobrze między mną a nią. No i zobaczymy. Na razie to najwięcej serduszek mamy z Paolem, bo daliśmy mu tego spirytka. A z Ferrą... Fera pokazuje się następna, więc być może z Ferrą mamy potem następne. Więc zobaczymy. No i moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Moonstone Island, ale i nie tylko. Staram się na kanale ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki, czy też innego typu materiały jak tier listy, unboxing, czy next please, gdzie omawiam wersję demo gier, które miałem okazję grać w ostatnim czasie, gier, które będą wychodziły, więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie i zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!